Słuchajcie, cześć, witam wszystkich. Słuchaj, jedziemy z Arkiem na otwarcie wystawy, znaczy montować wystawę Tu Obywatele. W Elblągi to już jest piąte miasto, w których jesteśmy. Ostatnio była w Białymstoku. Nie pozwolili nam tej wystawy postawić przed wyborami, ale zawsze jesteśmy w jakimś cyklu wyborczym za rok, czyli za niecały rok są wybory. 8 miesięcy. 8 miesięcy są wybory prezydenckie. A w sumie nie o to chodzi, chodzi o te nasze obywatelskie działania, których nie odpuszczamy już 4 lata i nie zamierzamy. Arek, jak tam, kurczę? Ja ci chciałem podziękować jeszcze za to, że jedziesz ze mną tę ustawę rozkładać, kurczę, tam do tego Elbląga. I poświęcę swój czas i bo przecież ja, mamy rodziny, pracujemy, także dzięki wielkie. Co tam możesz powiedzieć o ostatniej sytuacji? Pozdrawiamy oczywiście wszystkich. No przede wszystkim nie składamy broni. Chciałbym powiedzieć wam wszystkim, że tak jak napisałem zaraz po wyborach, po pierwsze wcale nie przegraliśmy, PiS przegrał, uzyskali tylko więcej mandatów, przegrał ewidentnie w Senacie, a za parę miesięcy są wybory prezydenta, które wszystko mogą zmienić, także nie poddawajmy się tej atmosferze przegranej, walczymy dalej. Super, ja też jestem tego samego zdania. Powiem ci, że według mojej oceny opozycja nie miała pieniędzy. Te środki, które miał PiS, zainwestował w samą kampanię wyborczą i w rozdawnictwo, czyli w te łapówki dla ludzi. Były przeogromne, 100 miliardów, mimo wszystko zmobilizowaliśmy się. Jestem dumny z tego, że w niektórych miejscowościach, takich jak na przykład Warszawa, jest blisko 80% frekwencja. Jeszcze musimy powalczyć o te mniejsze... W mojej komisji było ponad 82%. O, dzięki ci też, że siedzieliście, żeśmy wszyscyśmy siedzieli w tych komisjach i poświęcaliśmy czas po to, żeby ten nasz kraj, żebyśmy mogli być z niego dumni, tak? Bo ja bym chciał być dumny z tego kraju, że to jest demokratyczny kraj, w którym wszyscy możemy się czuć równi, wolni i dumni z tego, że to jest otwarta Rzeczpospolita. Z takich anegdotek może przyszła pani Gosiewska, już zawsze mylę jej, czy to jest ta pierwsza, czy ta druga. Zmierzyła mnie grobowym wzrokiem, jak szukałem jej na liście, czy jest na liście. Była, jest, się okazuje, moją sąsiadką. Natomiast z olbrzymią satysfakcją nie znalazłem jej syna na liście. Odesłałem go do przewodniczącego. Z tego, co wiem, coś tam jest, czy pomylił, czy namieszał. W każdym razie nie głosował, co dało mi olbrzymią satysfakcję. Słuchajcie, a tu z tyłu jest nasza wystawa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale to cały samochód jest załadowany. Udaje nam się, wszyscy są zdziwieni zawsze, że do samochodu osobowego potrafimy zapakować dużą wystawę. Wystawa Tu Obywatele, że zdjęć z protestów naszych i z naszych działań będzie w Elblągu przez 2 tygodnie. Także i szykujemy się też, pewnie będzie jeszcze w innych miastach. A i oczywiście zapraszamy ludzi z Elbląga i z okolicy. Tak jest. Dzisiaj na którą? Zaczynamy tak gdzieś około 13 do 15 będziemy rozkładać i otwierać wystawę, tak? Chętnie się spotkam ze wszystkimi i uściznę graba. Także pozdrawiamy was tu serdecznie z trasy. Zjedziemy z Warszawy do Elbląga, otwieramy dzisiaj wystawę, rozkładamy ją. Ulica Stary Rynek, tak? Przed samym Urzędem Miejskim, czyli super miejsce. Także trzymajcie się i do później jeszcze.